A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Tego typu opisów mamy w Biblii więcej, że Jezus, widząc jakąś dramatyczną sytuację, jakiś ból, cierpienie szczególne, tu widzimy wdowa, jedyny syn, śmierć, żałoba, tu całe miasto jej współczuje, czyli to była jakaś też dobra kobieta. No i Jezus, widząc to, reaguje, przywracając do życia tego prawdopodobnie młodego człowieka. Możemy się zapytać, no tak, te rzeczy wydarzały się dawno temu, kiedy Jezus był na ziemi. Ale teraz przecież dalej są cierpienia, dalej ktoś umiera, dalej ktoś zostaje samotny, dalej ktoś nie ma pocieszenia, opiekuna, środków do życia, że przecież Jezus nie rozwiązał tych wszystkich problemów. Takie pytania są całkowicie uzasadnione. Rzeczywiście to, co Jezus zrobił w czasie swojej służby na ziemi, to nie było uleczenie świata z obecności zła. Jezus pokazał tylko, jak bardzo troszczy się o nas, jak rzeczywiście nam współczuje, jak bardzo chce zmienić rzeczywistość. Ale to było jego pierwsze przyjście i główną misją pierwszego przyjścia nie było naprawić świat, nie było zlikwidować cierpienie, śmierć, chorobę, niesprawiedliwość, ale było oddać się w ręce ludzi, by go zabili. Oddać się w nasze ręce, by to nasze zło zatriumfowało nad niewinnym, by mógł wziąć na siebie nasze grzechy. Pierwszy raz Jezus przyszedł, żeby otworzyć nam drogę do nieba, żeby zgładzić karę, jaką Bóg Ojciec nałożył na grzesznych ludzi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Gdyby Jezus wtedy nie przyszedł, nie przeżył doskonałego, bezgrzesznego życia i dobrowolnie nie oddał swojego życia jako okup za nas, każdy z nas musiałby zapłacić za swoje grzechy Bogu Ojcu samemu. I byłby to jeden wyrok, śmierć, wieczne oddzielenie od świętego Boga. Jednakże nawet podczas tej pierwszej wizyty na ziemi pokazał, jak bardzo współczuje naszym bolączkom, naszym cierpieniom, naszemu bólowi, kiedy doświadczamy straty, niesprawiedliwości itd. To jest jeden z fragmentów, który opisuje sytuację wielkiego współczucia, jakie ma dla nas Jezus. Dlatego też Pismo Święte obiecuje, że Jezus przyjdzie jeszcze drugi raz. W liście do Hebrajczyków tak o tym czytamy. To jest 28 werset 9 rozdziału. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Drugie przyjście Jezusa będzie połączone z uratowaniem świata od obecności grzechu. Za pierwszym razem złożył siebie jako ofiarę, aby uratować nas od wiecznej kary za grzech. Teraz, kiedy przyjdzie ponownie, po prostu grzech przestanie funkcjonować. Przestanie funkcjonować nie tylko grzech jako łamanie Bożych przykazań przez ludzi, ale przestaną też funkcjonować te konsekwencje grzechu Adama i Ewy, które na nas spadły, czyli choroby, śmierć, mozuł, cierpienie, łzy i tak dalej. Kiedy przedstawiana nam jest w Biblii wizja nieba, jest to świat, w którym sam Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. Nie będzie mozołu, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci, nie będzie choroby, nie będzie bezprawia i niesprawiedliwości. To jest ojczyzna, do której zmierzamy. To jest świat, którego oczekują chrześcijanie. To jest świat, który czeka na tych, którzy skorzystali z pierwszej wizyty Jezusa na ziemi, którzy obmyli swoje grzechy w Jego krwi. Jeśli już należysz do tych ludzi,
to choć teraz może nie doświadczasz takiego pocieszenia, jakiego doświadczyła matka tego jedynaka, wręcz mogę powiedzieć, na pewno nie doświadczasz takiego pocieszenia, to możemy i ty i ja możemy wiedzieć, że takie pocieszenie na nas czeka, na nas czeka w niebie. Teraz jeszcze przez krótką chwilę będziemy w jakiś sposób obciążeni różnymi nieprzyjemnościami, ale mamy jasną wizję przyszłego świata, który nas czeka. Dlatego też możemy spokojnie, w wytrwałości znieść te udręki i cierpienia. Jeśli z kolei nie masz jeszcze takiej nadziei w Jezusie, czyli nie skorzystałeś z tego pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię, to rzeczywiście nie potrafisz znaleźć sensu w tym całym złu, jakie dotyka świata i jakie spada na ciebie. Dopiero kiedy skorzystasz, zrozumiesz, po co Jezus przyszedł pierwszy raz na ziemię, będziesz mógł żyć nie tylko w wolności od kary za swoje grzechy, ale w pewności tego, że pocieszenie, wyzwolenie od wszelkiego bólu i cierpienia masz zagwarantowane. Jeszcze tylko krótka chwila.